31 maja, środa z Ewangelii świętego Marka. Nie tak będzie wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Trudna lekcja pokory Jezusa. Chyba dla każdego z nas, dla mnie, kapłana, dla was w waszym codziennym życiu, małżeńskim, zawodowym. My zawsze cały czas gdzieś tam mamy za sobą nasze ja. Ono gdzieś nas wyprzedza i pokazuje nam, że to my mamy rację, że prawda jest po naszej stronie, że ostatnie słowo należy do nas, że my jesteśmy nami mądrzejsi, że my mamy monopol na życie, że my już wszystkiego doświadczyliśmy, my, ja, tak w koło. I to nas często gubi. To nas często gdzieś niszczy na naszej drodze do świętości, do nieba. Bo my nie chcemy pozwolić, aby wola Boża wypełniła się w naszym życiu, w nas, ale to my chcemy woli Bożej narzucić nasz plan na życie. My nie chcemy przyjąć to, co daje nam opatrzność, ale to, co sobie sami przyszykujemy. A Jezus mówi nie tak. Nie tak. Zobaczmy, my byśmy chcieli, żeby wszystko wokół nas się kręciło. Ludzie, przyjaciele, żeby od nas zależało wszelkie jakieś nasze decyzje na tej zasadzie, jeśli coś planujemy z kimś, to nasza racja, nasze do nas należało ostatnie słowo. Często gdzieś kogoś mamy, kogoś drugiego, który mniej może znaczy w tej naszej relacji, gdzieś na innym miejscu. Zobaczmy, my często gdzieś próbujemy, gdzieś to, my często gdzieś właśnie szanujemy tych, którzy właśnie mają jakieś znaczenie w społeczeństwie, coś mogą uczynić, zarobić, kim są, coś mogą w naszym życiu w jakiś sposób nam pomóc. Nie tak. Nie tak między wami ma być. Mamy być sługami wszystkich, do których idziemy. Mówię to też na podstawie kapłaństwa. My często gdzieś właśnie chcemy budować wokół siebie kapłaństwo, a nie budować kapłaństwa dla innych, mojej posługi dla innych. Kapłani chcemy, żeby często gdzieś nam w jakiś sposób służono, a my mamy służyć innym. O tym mówi też papież Franciszek pięknie w swoim nauczaniu. O tej służbie dla drugiego człowieka w sposób szczególny dla człowieka biednego, ubogiego, chorego, cierpiącego. Dzisiaj świat chce być światem bez cierpienia, bez choroby, bez służenia. Dzisiaj świat chce pokazać, jaki jest silny. Świat dzisiaj potrzebuje pomocnej dłoni, potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje słowa w sposób jeszcze bardziej niż wczoraj, przedwczoraj. Dzisiaj my nie jesteśmy bezludną wyspą. Wokół nas są ludzie. Bóg stworzył wokół nas ludzi. Po co? Po to, żebyśmy razem z nimi szli do zbawienia, do świętości. Abyśmy z nimi trwali w wierze. Ut unum sint, żebyście byli jedno. Żebyśmy trwali razem z tymi ludźmi na drodze do świętości. A my często wytykamy ich palcami, krytykujemy, obmawiamy, nieraz poza oczami, my przy nich mówimy co innego, my ich, przepraszam, klepiemy po ramieniu, mówimy, oj tak, fajny jesteś, a poza plecami często wypowiadamy jakieś słowa. Często nie wiemy nawet nieraz, do kogo wypowiadamy, bo ten ktoś może być naszym dobrym przyjacielem i przyjść i nam powiedzieć, posłuchaj, ten i ten, ta i ta. Mówią tak i tak. Albo często ludzie nie wiedzą, tylko chyba nie chcą się przyznać do tego, że no,
że właśnie słowem może gdzieś krytykują, krzywdzą innych i udają takiego człowieka w masce, radosnego, szczęśliwego. Taki fałsz, zafałszowanie relacji, obłuda. Być człowiekiem prawdy to służyć drugiemu człowiekowi, tak jak to uczynił Jezus. Jezus jest idealnym wzorem służby. Służby dla drugiego człowieka. Sam Bóg przychodzi, aby służyć człowiekowi. Nie, żebyśmy my służyli Bogu, ale Bóg służy nam, żebyśmy dążyli do świętości, dążyli do nieba. Takiej pięknej służby dla drugiego człowieka, w którym człowieku znajdziemy Pana Boga. Serca wam wszystkim życzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.